Siemanko. Nie spodziewaliście się mnie. Ja też się nie spodziewałem. Ale jestem. Muszę się przyznać, że chyba drugi raz już to będę nagrywał. Bo miało być podsumowanie roku. Ale no wyszło jak wyszło. 28 grudnia wjechała trzecia dawka preparatu, który ma zrobić, żebym był piękny, młody. Jest jeszcze kupę lat, no ale do rzeczy. No i poskładała mnie na 3 dni, później nie było czasu, później znowu powrót do roboty, takie tam inne dziwne rzeczy. Ale do rzeczy. Gdzie my to jesteśmy? Jesteśmy w miejscowości Sobótka. Wchodzimy sobie na ślęże, tak jak rok temu. Jak widać w koło, nie ma za bardzo śniegu, bo w zeszłym roku o tej porze było kupę śniegu. Ale trzeba sobie radzić. Temperatura przy momencie startu na parkingu chyba było minus 2. No i tak już sobie deptamy 20 parę minut. No i co my tu będziemy robić? Z racji, że rodzi się taka pomału świecka tradycja nowa, to tak jak w Misiu, wiecie, to będziemy podsumowywać. A że akurat ja też zmieniam kod. Jeżeli chodzi o urodziny na początku roku, to będziemy to podsumowywać chyba co roku na takiej wycieczce na ślęże. W zeszłym roku tu byłem, tylko właśnie tak jak mówiłem, było więcej śniegu. Także co ja wam chciałem powiedzieć. 160 km tyle spędziliśmy na trasach różnych biegów OCR. Czy to dużo, czy mało? No, uważam, że jak na mnie to dość sporo. Zresztą, kto śledził, ten widział. Trochę tego przebiegłem. Były oczywiście biegi, które na długo w moim serduszku. Choćby nawet taki Harachów, gdzie okazało się, że jednak jestem uparty. Bo to tylko tym można przebiec coś takiego. Przynajmniej tak mi się teraz wydaje. No nie, no jakby tam nie było żadnego wytrenowania, to też byłoby jeszcze ciężej, ale pamiętam ten moment zawahania, kiedy, zresztą mówiłem o tym filmie, dobiegam sobie do zamknięcia pierwszej pętli. Podchodzi do mnie babeczka, mówi, że idziesz na drugie. I był moment zawahania. I dlatego oczywiście w tym roku też zrobimy ultra na Runmagedonie, bo to inaczej nie będzie. Ale zrobimy go na pewno z lepszym czasem. I na pewno zrobimy to tak, że już wtedy nie będę się zastanawiał, czy robię drugie kółko. Tylko po prostu głowa będzie tak ustawiona, że pobiegnę dalej i tyle. Bez żadnego, a może by tak uciekać. No ale pokazuje to tylko tyle, że tam straszny odsiew był na tym, naprawdę. Dużo ludzi stwierdziło, że mają dość. To zapisali się na ultra i skończyli tylko na hardkorze. No ale nie będziemy tylko o tym. Ej, kapie z nosa. Kolejna sprawa, pępowo. Taki bieg bym powiedział od czapy wzięty. Bo gdzieś mi się to tam przez przypadek przewinęło. No i co? Fajnie trasa poprowadzona, tam przez jakieś ruiny, coś tam tego jest, ale będę pamiętał, bo tam prawie 36 stopni było w momencie, kiedy szykowałem się do startu, także było ciekawie. No i tak jak wspominałem, trasa dosyć ekstremalna. Był też kamień pod kaliszem i tam słynne zdarcie moich łap. Ale już jak widać, są całe, nowe, świeże, gotowe tylko. No i w tym roku oczywiście też tam wyruszam i już nie pozwolę sobie skasować rączek. Do tego na pewno trzeba bardziej efektownie podejść do tych przeszkód i spróbować coś tam więcej zrobić. Ale czy będzie czas na to? Nie mam pojęcia. Druga sprawa. Formoza i oborniki. To też słynne utopienie się w dużej kałuży, prawie że. I tutaj obiecywałem sobie, że zabiorę się za pływanie, ale oczywiście nie ma czasu i nie ma kiedy. W związku z tym, w tym roku też ruszam na Formozę. Ruszam na Formozę w wersji ultra do obornik.
ale chyba jak będzie ta Tyrolka, to sobie odpuszczę, bo ja miałem też to szczęście, że w zeszłym roku nie byłem zapisany na ultra, tylko na tą zwykłą 10 km. Bo gdyby to była wersja ultra, to by wyglądało jak wrzucenie kamienia do wody. Po prostu wskoczyłbym i już bym się stamtąd nie wyciągnął. Bo było naprawdę ciężko, jak ja nie miałem siły. W momencie, gdy dostałem kółko, nawet już z kółkiem się doczłapać do brzegu, to jeszcze byłem wypompowany do cna. No ale to tyle wspominków. Co do planów, no to tak jak już wspominałem, do zrobienia na pewno Runmageddon Weteran. Zaczniemy już sobie w Warszawie dokładnie za jakieś 2-3 tygodnie. Do tego czasu postanowiłem, że trzeba znowu przycisnąć rozbieganie, bo nie ukrywam, że jak wlazłem na Szrenicę w ten ostatnio, no to nie było żadnego biegania, ani totalnie nic. Totalny odpoczynek, więc trzeba się brać już za to. Kolejna sprawa. Zaczniemy tutaj. Na pewno ultra na Runmageddonie też będzie zrobione. Jakaś Formoza. Jeszcze jest parę biegów, które też trzeba byłoby odwiedzić, bo marki też już mają jakoś tam wyrobione, ale nie ma... No co, nie ma czasu za bardzo, bo to i tak uważam, że udało się w tym roku naprawdę dużo, jeżeli chodzi o jakieś tam starty. No ale zobaczymy, co będzie za rok i co będzie można. Tam też zaczyna się już strasznie dużo nakładać jedne na drugie i trzeba po prostu wybierać między imprezami. A w ogóle to, jakby ktoś chciał, to z tygodnia na tydzień można gdzieś tam na weekend się wybrać i coś tam przebiec i gdzieś tam poskakać po przeszkodach. Więc... zobaczymy. Kolejna sprawa. Udało mi się już tak bardziej zawodowo na dwóch kominach szampana otworzyć. Jeden niestety już zburzyli, ten w Jarocinie. Na zawsze w moim serduszku. Trudno. Udało mi się z jednego skoczyć. I tutaj bilet już do Szczecina na komin Wiskort jest zakupiony i grzecznie czeka. Tu macie mojego towarzysza, bo jak każdy szanujący się... Agenta! Agenta, trenera i w ogóle. Jak każdy szanujący się człowiek wie, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. A dzisiaj tak skromnie, tylko dwuosobowo. Także mamy drużynę. No ale wracając do kominów. Bilety na Wiskord już są. W Szczecinie będziemy skakać z 252 metrów. Kiedy? Jak tylko będzie pogoda i będzie chwila czasu, bo trzeba tam niestety do Szczecina, to w moim przypadku przewalenie pół Polski. Trzeba będzie jakoś to ugryźć sensownie. I tutaj mam nadzieję, że Mateusz będzie to oglądał. Trzeba będzie się u niego przyczaić chyba na noc, także szykuj się. Kolejna sprawa. Co do samych planów, no to w sumie tyle, będziemy na bieżąco korygować. Chciałem tylko zamknąć te moje poplaniny i wywody tym, że chyba jakimiś życzeniami by wypadało na nowy rok. I czego ja mogę wam życzyć? Prosty człowiek z małej wsi. Mogę wam życzyć tylko tyle, żebyście sobie narysowali plan. Złapali się go tylko tak porządnie, wiecie, jak Najman podczas walki z Pudzianem, ten Najman złapał się maty i trzymali się go przez rok i na końcu zweryfikowali, czy się udało, czy się nie udało zrealizować, nie zrealizować. Śnieżka w tym roku w ogóle wyszła na totalnym odlocie, bo środek nocy, czwórka świrów stwierdzili, że będą wchodzić na Śnieżkę, żeby sobie wschód słońca zobaczyć. No wyszło średnio, bo pogoda nie była za bardzo, ale nie zmienia to faktu, że i tak jestem zadowolony, tym bardziej, że tydzień później ta Szrenica naprawdę wynagrodziła wszystko, bo to, co tam było, świetne widoczki, zero stresu, zero problemów, także jestem zadowolony.